Witam Państwa, mówi Pyta Rukowicz. Zaczynamy nowy dział w polskim kursie Blendera, znaczy poddział działu, który skupiony jest wokół nodów powodujących różnego rodzaju dystorsje lub też, mówiąc po polsku, zniekształcenia obrazu. Jest to grupa nodów o nazwie Distort. Dzisiaj zajmiemy się nodem o nazwie Translate. Jest to nod, którego działanie jest bardzo proste. On po prostu robi coś takiego, że przesuwa obraz. No i mam tutaj przygotowaną scenę z taką małą małpką. Jest to zwykła Susan wstawiona i wyrenderowana bez żadnych dodatkowych cegieł. Dodałem tylko światło na twarz, aby była troszeczkę bardziej jasna. Jeżeli teraz z grupy Distort wybiorę sobie nod o nazwie Translate, w tym momencie ten nod mogę wstawić pomiędzy Render Layers a Viewer. No i mam oczywiście od razu widoczny efekt. Ok? Widać, że nic się nie stało. Nie był to dokładnie taki efekt, jaki chodziło, ale nic się nie stało dlatego, że nie przesunąłem obrazu w żaden sposób. Te dwie współrzędne X oraz Y są podane w nodzie i są to współrzędne względne. One określają przesunięcie obrazu względem oryginalnego położenia obrazu w renderze. A więc, jeżeli przesunę na przykład X o, powiedzmy sobie, 200 pikseli, to on się przesunie w prawo o 200 pikseli. No i po wyrenderowaniu takiej sceny będę miał na obszarze renderu coś takiego jak dziurę. To jest zwykły obszar czarny, to dlatego, że background, czyli world, który się renderował za małpą, stworzył obrazek, który został później odsunięty. Nie ma tutaj wypełnienia automatycznego tym kolorem, który mam w zakładce world. Gdybym chciał, musiałbym to zrobić jakoś nodami albo użyć przezroczystości, skleić z szarym tłem. Tak to wygląda. Oczywiście obrazek mogę przesunąć również w kierunku ujemnych współrzędnych, na przykład na współrzędną minus 200, i wtedy przesunięcie następuje w lewą stronę. Podobnie z osią Y, przesunięcie w kierunku ujemnym przesuwa obrazek w dół, w kierunku dodatnim w górę. Tak to działa. Niby nie jest to nic nadzwyczajnego, ale można użyć takiego noda do tego, aby wyrenderować tylko jeden raz obiekt, który chcielibyśmy mieć kilka razy na scenie. Ponieważ ten obiekt ma już kanał alfa, wtedy mogę włączyć sobie podgląd kanału alfa, który wygląda w taki sposób. A następnie mogę wykorzystać nod Translate do przesunięcia obrazka także w kierunku dodatnim na osi X o 200 pikseli. To jest małpka, która będzie po tej stronie stała. No i oczywiście mogę wykorzystać również oryginalny obrazek, a później te trzy źródła obrazu skleić ze sobą. A więc gdybym chciał je wszystkie skleić, ustawię je może w taki sposób. Dodam teraz nod o nazwie Alpha Over. No i do tego noda na przykład jako pierwszy wstawię obraz oryginalny, a następnie wkleję do niego przesunięty obrazek w lewo. Przemnożę sobie alfę, żeby nie było żadnych artefaktów i już mam dwa obrazki. To jest kopia przesunięta względem oryginału. Bardzo prosto, elegancko zrobiona. Kolejny nod Alpha Over wybieram teraz jako podstawowy obrazek to, co otrzymałem przed chwilą, czyli te dwie małpki, a następnie doklejam do niego jeszcze jedną i już mam trzy małpki. Zysk z tego jest taki, że każda z tych małp renderowała się tylko raz, a więc czas renderowania wynosi tyle, co czas renderowania jednej małpki, a mam małpki aż trzy. Gdyby to była geometria i gdyby one rzeczywiście stały na scenie trójwymiarowej, w tym momencie czas renderowania pewnie byłby dłuższy, zwłaszcza gdyby to był jakiś bardzo skomplikowany obiekt, typu powiedzmy sobie jakaś kaplica Notre Dame czy coś takiego. No więc to jest nod o nazwie Translate, działa bardzo prosto, wręcz naiwnie, no i przydaje się to chociażby do takich prostych rzeczy jak tutaj. Pokazywałem go też już we wcześniejszych tutorialach, mam nadzieję, że jego używanie będzie całkiem jasne. No i to wszystko na razie, dziękuję, do zobaczenia.